Witam serdecznie. Nazywam się Artur Ceroński i obecnie prowadzę taki cykl nauczań z łaski przez wiarę. Mamy dzisiaj kolejny odcinek, kolejną część tego cyklu zatytułowany Wiara w miłość. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w pierwszy list Jana 4,16, w pierwszą część tego wersetu. Pierwszy list Jana 4,16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Jest miłość, czysta miłość. I dalej ten werset pokazuje, że myśmy poznali miłość i myśmy uwierzyli w miłość. A więc nasza wiara, ona jest związana z wiarą w miłość. Wiara w Boga to jest wiara w miłość. Ale w jaką miłość? Którą Bóg ma do nas. A więc myśmy poznali miłość, którą Bóg ma do nas i myśmy w związku z tym uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. A więc, żeby nasza wiara, ona w ogóle mogła rozwijać się, rosnąć i być skuteczną, my musimy wierzyć w miłość, którą Bóg ma do nas. A żeby można było wierzyć w miłość, którą Bóg ma do nas, musimy poznawać miłość, którą Bóg ma do nas. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, twoje życie jest jednym wielkim świadectwem Bożej miłości do ciebie. I tak naprawdę niczego więcej nie studiując, a jedynie przyglądając się na swoje życie, na to, co Bóg robi, zrobił dla ciebie i robi dla ciebie, można zbudować bardzo silny traktat miłosny. Można na podstawie doświadczenia Bożej miłości zbudować traktat miłosny. Ale spójrzmy w list do Rzymian 5:8-10. List do Rzymian 5:8-10. Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A więc widzimy tutaj tą Bożą miłość, jakby udowodnioną Bożą miłość, zapisaną Bożą miłość. A więc po pierwsze widzimy, że Bóg daje, to jest czas teraźniejszy, to jest akt czynny. Bóg daje, nie to, że dał dowód swojej miłości, ale Bóg daje, czyli On robi to przez cały czas. Czyli jest to proces ustawiczny. Bóg cały czas daje tobie dowód. Prawda? A więc ty możesz poznawać miłość Boga do ciebie, obserwując swoje życie z Bogiem. Na tym trzeba się skupić. Bóg daje. On daje. Wystarczy poobserwować, aby zebrać materiał dowodowy i następnie zacząć wierzyć w tenże materiał dowodowy. Czyli wiara w Boga to wiara w miłość, która jest poznawalna dla nas i w ten sposób jest rozbudowywana. A więc Bóg wciąż daje. Mamy tutaj 8 werset. Dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli widzimy podstawę, bardzo silną podstawę, że ten dowód miłości jest taki, że On nas nie potępił, Bóg nas nie zepchnął na margines, Bóg, On nam po prostu wybaczył, dając nam Chrystusa Jezusa jako zapłatę za nasze grzechy, za nasze winy. Rozumiecie? Ja mówiłem już dużo na temat łaski, natomiast to w poprzednich odcinkach
Natomiast widzimy tutaj dowód, że ta w ogóle, że to, co zrobił Bóg, to jest dowodem, na którym możemy zacząć budować naszą wiarę każdego dnia. Widzimy tutaj werset 9, że Bóg pokazuje, że jesteśmy wolni od gniewu Boga, każdego gniewu. Jesteśmy wolni od gniewu, bo Bóg się nie gniewa na nas, bo On cały swój sprawiedliwy gniew wylał na Jezusa. To jest dowód. Bóg się na nas nie gniewa. Jesteśmy wolni od gniewu. Jesteśmy też wolni od potępienia. Bóg nas nie potępił i nas nie potępia. Czyli On jest ustawicznie po naszej stronie, bo On jest czystą miłością. To czysta miłość. Widzimy też werset 10, że ratunek i zaopatrzenie przez życie Chrystusa w nas. Czyli On nam daje dowód, a to mówi, ja wam dałem dowód miłości, nie tylko przez to, co zrobiłem w Chrystusie Jezusie, nie tylko przez to, co zrobiłem jako Jezus Chrystus, ale przez to, że ja cały czas w was jestem i pompuję moc do waszego życia. Czyli jest ten dowód, ta wiara opiera się na jakimś materiale dowodowym. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali drugą część pierwszego listu Jana 4,16. Pierwszy list Jana 4,16, druga część tego wersetu. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Więc w jaki sposób my mamy doświadczać tej miłości? Mieszkać w miłości znaczy mieszkać w Bogu. To jest w ogóle bardzo ciekawe, żeby doświadczając miłości Boga do nas, doświadczamy Boga samego. Nie potrzeba niczego więcej. Doświadczając miłości Boga w nas, Boga, który mieszka w nas, a która to miłość jest do nas skierowana, doświadczamy Boga samego. Czyli doświadczając miłości, doświadczamy Boga. Mieszkać, to znaczy przebywać w jakimś miejscu wraz ze spaniem. A więc kto mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Co to oznacza? To oznacza te głębokie połączenie i zrozumienie, że ta miłość, ona jest dla nas doświadczalna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy z tym Bogiem zjednoczeni i przebywamy z tym Bogiem, bo inaczej ta miłość nie będzie aż tak doświadczalna, a im mniej tego przebywania z Bogiem, im płytsza relacja, tym mniejsza doświadczalność tejże miłości. A więc mieszkając w miłości, mieszkasz w Bogu. Doświadczając miłości, doświadczasz Boga. Bóg jest w moim i w Twoim duchu i jest zjednoczony z nami. I my nie musimy gdzieś po tą miłość biegać. My wystarczy, że zaczniemy wierzyć w tą miłość. A wiara w tą miłość, ona ugruntuje naszą globalną wiarę w każdy aspekt Boży. Czyli wierząc w miłość, rozwijasz się w wierze. To jest przeciwna rzecz. A żeby wierzyć w miłość, nie trzeba wiele, bo wystarczy spojrzeć na sukces, który osiągamy w wyniku przebywania z tymże Bogiem. Na dobroć, która się w naszym życiu pojawia, na łaskawość, na efekty w ogóle przebywania Boga w nas, na owoc, na manifestacje przeróżne. Ja czuję się kochany, przyjaciele, ja doświadczam miłości i wierzę dalej w tą miłość, a w wyniku tego moja wiara w globalny system funkcjonowania Boga rośnie i powiększa się. Ale chodzi o to, że musimy w naszych duszach być coraz bardziej zaangażowani w tą miłość, lgnąć do tej miłości, biec w tą miłość i w tym momencie będziemy jej coraz bardziej doświadczać. Nasze dusze, one muszą przenikać, one muszą być przeniknięte obecnością Boga, ta obecność Boga musi tam być, ale kiedy to się dzieje? Kiedy my kierujemy te dusze, kierujemy nasze myśli na tę miłość, rozmyślamy o tej miłości, rozważamy tę miłość, dziękujemy za nią, okazujemy wdzięczność. Rozumiecie? Kierujemy się na to, nie rozbijamy naszych myśli gdzieś wokół w jakiś taki dziwaczny sposób. Dlatego ja chcę, żebyś zrozumiał, że wiara w Boga i Bogu to wiara w Jego miłość do nas po prostu. Wiara w Boga to wiara w miłość do Ciebie, którą Bóg ma do Ciebie. Wierząc w Boga,
Ty musisz tak to rozumieć, że wierzyć w Boga znaczy wierzyć w miłość Boga do ciebie. On bardzo cię kocha, on dał dowody na to. On dowody dał. On przez cały czas daje te dowody ustawicznie każdego dnia. Wystarczy, że zaczniesz się rozglądać, że zaczniesz patrzeć na swoje życie i rozglądać się wokół swojego życia. Ty zobaczysz, jak wielka różnica jest między twoim życiem, gdzie ty doświadczasz tego kochającego serca Ojca, a tym, co się dzieje wokół. Ja doświadczam kochającego serca Ojca. Ja doświadczam Jego przebaczenia. Ja doświadczam Jego bliskości, Jego zainteresowania moją osobą. Doświadczam, bo też skupiam się na tym. Gdybym się na tym nie skupiał, gdybym tego nie widział, to moja wiara w to by nie rosła, nie rozwijała się. Gdyby w to wiara moja nie rosła, to ona by nie rosła w ogóle. Początkiem rozwoju wiary to jest wiara w miłość, którą Bóg ma do nas. A żeby dalej się rozwijać w wierze, my musimy wierzyć w miłość Bożą do nas. Żebyśmy mogli w nią wierzyć, musimy jej doświadczać. Żebyśmy mogli jej doświadczać, musimy się na niej skupiać. Rozumiecie, przyjaciele? Tak wyglądają rzeczy. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, co zostało teraz powiedziane. Ja modlę się teraz, aby każdy z ludzi, który słyszał to słowo, żeby wzrósł w tym zrozumieniu głębokiej miłości Boga do niego. Ojcze, ja stoję na Twoim słowie. Ty powiedziałeś, że bycie z Tobą to bycie z miłością. Z miłością Twoją do mnie. Ojcze, dziękuję Ci za tą Twoją miłość do mnie. Dziękuję Ci za Twoją miłość do każdego z tych ludzi, którzy tego słuchają. Ja teraz w imieniu Jezusa związuję wszelkie demoniczne siły niedowiarstwa stojące na drodze głębokiego pojmowania miłości i wiary w miłość. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty zawsze wysłuchujesz tego, co proszę. W imieniu Jezusa.